Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco i strasznie się cieszę, że dzisiaj jesteście ze mną, ponieważ tym razem temat bardzo istotny, bardzo ważny i bardzo ciekawy. Głównie kobiecy, ale jeśli jesteś facetem, to zostaniesz tutaj chwilę. Myślę, że zyskasz wiedzę, która być może w przyszłości umożliwi Ci jakoś pomoc Twojej dziewczynie, Twojej kobiecie, jeśli ona będzie miała problemy tego typu. To mam nadzieję nigdy się nie wydarzy, ale jednak jest to sprawa dość powszechna. A na początku jeszcze disclaimer, ja nie jestem lekarzem, nic nie przepisuję, tylko opisuję doświadczenia własne oraz moich przyjaciółek i innych dziewczyn, które na przestrzeni lat się nimi ze mną dzieliły. Tak naprawdę można powiedzieć, że większość z nas kobiet w trakcie swojego życia przynajmniej raz będzie miała lub miała styczność z jakąś formą terapii hormonalnej, antykoncepcji hormonalnej. Natomiast skutki odstawiania, to co się dzieje przy odstawianiu, nie są jakoś szczególnie szeroko dyskutowane, nie tylko przez lekarzy, ale ogólnie jakoś w naszym społeczeństwie niewiele się o tym mówi. Natomiast okazuje się, że często jest to rzecz wyjątkowo nieprzyjemna i taki proces wyjątkowo nieprzyjemny dla nas z różnych względów, który potrafi spędzić nam sen z powiek. I post, który stworzyłam na blogu już wiele lat temu, dotyczący trądziku, który pojawia się po odstawianiu terapii hormonalnej, tabletek antykoncepcyjnych, cieszył się ogromną popularnością i nadal to jest jeden z bardziej popularnych postów, w którym ciągle pojawiają się Wasze komentarze. Stąd wiem, że to jest problem żywy i niestety aktualny. Myślę, że będzie taki jeszcze długo, tak długo, jak nie będzie się o tym mówić. Oczywiście każda dziewczyna ma absolutne prawo decydować o swoim ciele i o tym, co z nim robi, natomiast moim zdaniem bardzo ważne jest to, abyśmy posiadały odpowiedni poziom wiedzy do tego, żebyśmy mogły decydować świadomie i liczyć się ze wszystkimi konsekwencjami. Ja stworzyłam ten post w oparciu o moje doświadczenia, ponieważ sama przez 6 lat, nawet ponad 6 lat, przyjmowałam tabletki antykoncepcyjne i kiedy wreszcie zdecydowałam się, że chcę z nich zejść, pojawiła się u mnie masa problemów, która wtedy była przeze mnie postrzegana, no właśnie tak jak mówiłam, głównie jako problemy. Tak naprawdę teraz widzę, że dzięki temu doświadczeniu mogę się podzielić z Wami też takimi rzeczami, które mi pomogły. Wy mogłyście się dzielić na blogu, tam w komentarzach swoim doświadczeniem, więc tak naprawdę coś, co wtedy wydawało mi się wyjątkowo niekorzystną rzeczą, przemieniło się jednak w coś fajnego i też cieszę się dzisiaj, że mogę taki filmik dla Was nagrać. Oczywiście wszystkie rzeczy konsultujcie ze swoimi lekarzami, jeśli macie jakiegoś dobrego, zaufanego ginekologa, to świetnie, jeśli nie, poszukajcie takiego, poszukajcie dobrego endokrynologa, jeśli czujecie, że Wasze problemy są bardziej poważne. Natomiast najprawdopodobniej jesteście tu, bo Wasz lekarz nic Wam nie powiedział. Ja powiem Wam, jak to było u mnie i jak to przebiegało też mniej więcej u dziewczyn, które znam. Dlaczego tak się dzieje? Opowiem o właściwie wszystkim, co wiem. Ale tak naprawdę ten filmik będzie też jednym wielkim, karygodnym uproszczeniem, ponieważ ja tak naprawdę nie jestem szczególnym ekspertem w tej kwestii. Dzielę się po prostu tym moim doświadczeniem, które jest, no, raz moje, dwa, w pewnym sensie w porównaniu do pracy lekarza, na przykład jednak ubogie, a dwa, ten filmik nie może trwać tydzień. Natomiast temat hormonów, zależności między nimi, temat balansu, to jest naprawdę po prostu temat rzeka, który można by, myślę, że dyskutować spokojnie w 100 odcinkach tego typu. To, co warto wiedzieć na sam początek. Kiedy dostarczamy organizmowi jakichkolwiek syntetycznych hormonów z zewnątrz, stwarzamy sytuację, do której on musi się dostosować. Nasz organizm zawsze dąży do homeostazy, więc jeśli stale styka się z sytuacją, w której coś jest mu dodawane,
stwierdza, tak jakby znowu uogólniając. I tutaj stworzymy trochę taką bajkę na potrzeby tej historii, ale myślę, że taki rodzaj narracji jest jakoś zrozumiały. Organizm stwierdza, że nie musi już produkować własnych hormonów. Jeśli na przykład dostarczamy z zewnątrz syntetyczny estrogen, nasza własna produkcja estrogenu będzie troszeczkę na tym bolała. Jeśli dostarczamy na przykład, nie wiem, z zewnątrz syntetyczne hormony tarczycy, to samo dzieje się z naszą tarczycą. Ona się w pewnym sensie delikatnie rozleniwia. Taka sytuacja ma też miejsce u mężczyzn. To jest może rzecz, o której nie wiecie, a może wiecie, jeśli macie znajomych trenujących panów. W momencie, kiedy taki trenujący facet wchodzi na tak zwany cykl i przyjmuje testosteron, te poziomy testosteronu oczywiście ogromnie wzrastają i są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Natomiast po pewnym czasie, kiedy z różnych względów panowie decydują się na to, że muszą z tego cyklu zejść, pojawiają się problemy, ponieważ okazuje się, że ich własna produkcja testosteronu jest po prostu bliska często zeru. I wtedy ci panowie muszą przyjmować szereg środków, aby ich organizm zaczął znowu produkować testosteron, i to jest cały bardzo skomplikowany proces, który też spędza im sens powiek. To jest taka ciekawostka, ale też myślę w pewnym sensie trafiona analogia, ponieważ kiedy my przestajemy przyjmować syntetyczne hormony i nasze tabletki antykoncepcyjne, cała równowaga hormonalna, która wtedy jest w pewien sposób sztucznie wykreowana, obraca się w totalną ruinę. Nasz organizm został przyzwyczajony do tego, że niektóre rzeczy dostaje z zewnątrz. Niektóre hormony w trakcie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych zostają, jakby ich produkcja zostaje mocno obniżona. Na przykład produkcja naszego własnego testosteronu. Dzięki temu bardzo często nasza cera wygląda tak dobrze i jakoś się poprawia. Jeśli miałyśmy problemy na przykład z trądzikiem po przyjmowaniu tabletek antykoncepcyjnych albo w trakcie, często ta skóra wygląda trochę lepiej. Natomiast dzieje się mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy i podobny mechanizm następuje trochę jakby w trakcie ciąży i po porodzie, kiedy znowu ten poziom hormonów zostaje mocno zachwiany i mamy do czynienia też z takim estrogenowym spadkiem. Wszystko zaburza się głównie dlatego, że nasz organizm nie jest przyzwyczajony do tego, że nagle musi te hormony produkować, ponieważ oczywiście on nie jest głupi. Kiedy dostarczamy mu coś z zewnątrz, to on nie będzie produkował jeszcze tej swojej normalnej ilości, tylko próbuje się jakoś dostosować. Dlatego kiedy nagle mu to wszystko ucinamy, a odstawienie tabletek antykoncepcyjnych to jest trochę takie nagłe odcięcie, tutaj musimy po prostu poczekać, aby ten organizm wrócił do równowagi. Natomiast problem polega na tym, że nie mamy do czynienia tylko stricte z obniżonym poziomem hormonów, ale z zaburzeniem proporcji między nimi, ponieważ bardzo często właśnie odpowiednie proporcje mają tutaj największe znaczenie. I na przykład jeśli nasze poziomy testosteronu były w trakcie przyjmowania tabletek dość niskie, nasze poziomy estrogenu były wiadomo wyższe, to po odstawieniu ta równowaga jest zupełnie zaburzona. Powiedzmy, że nasz estrogen potrafi mocno spaść. Wtedy nawet jeśli nasz testosteron nie podnosi się jakoś szczególnie szybko, to on nadal jest o wiele wyższy. Jego poziom jest o wiele wyższy w stosunku do poziomu reszty naszych hormonów. I dlatego po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych mamy momentalnie do czynienia z przetłuszczającą się cerą, więc i ogromnym trądzikiem na plecach, trądzikiem na klatce piersiowej, przetłuszczającą się skórą głowy, wypadającymi włosami i całą tą masą problemów, o której pewnie wiecie, jeśli tego doświadczyłyście. To nie dzieje się w każdym przypadku i myślę, że warto sobie powiedzieć, że jeśli macie w planie odstawienie tabletek antykoncepcyjnych, nie warto stresować się na zapas, ponieważ to nie musi być waszym udziałem, wasza historia może być zupełnie inna, a b, istnieje mnóstwo sposobów na to, żeby wszystko jakoś załagodzić albo finalnie rozwiązać. Natomiast hormony, aby dojść do ładu, potrzebują czasu. I
To jest jedna sprawa. Drugą sprawą jest jeszcze to, że bardzo wiele z nas bardzo często przyjmuje tabletki antykoncepcyjne, tabletki hormonalne z innych względów niż sama chęć uniknięcia zajścia w ciążę w tym momencie. Bardzo wielu ginekologów przepisuje tabletki antykoncepcyjne na przykład na problemy trądzikowe. Młodym dziewczynom, które mają nieregularne cykle, po prostu po to, żeby te cykle uregulować. I moim zdaniem nie jest to najlepsze podejście, ale ja nie jestem lekarzem i nie wiem nic o niczym. Natomiast często taki problem zostaje w pewnym sensie zamaskowany. Więc wszystko jest w porządku, póki przyjmujemy tabletki i jest ok, ale kiedy próbujemy z nich zejść, nasz problem wróci, ponieważ przyczyna nie została w żaden sposób rozwiązana. Bardzo wiele osób doświadcza też sytuacji, w której po odstawieniu pojawiają się problemy wcześniej niewystępujące. I na przykład parę miesięcy później okazuje się, że mamy zespół policystyczny jajników, który być może nie został wcześniej zdiagnozowany, oczywiście to się często zdarza, ale mógł pojawić się po prostu w wyniku odstawienia. Widziałam bardzo ciekawe publikacje, które dość jednoznacznie wskazywały na korelację między przyjmowaniem, między długoletnim przyjmowaniem syntetycznych hormonów, a pojawianiem się PCOS w późniejszym wieku. Więc to są takie rzeczy, o których warto sobie poczytać i tak jak mówię, nie zawsze musi tak być, ale warto jest mieć tą świadomość, że samo przyjmowanie terapii hormonalnej może nie być żadnym rozwiązaniem, może nie być rozwiązaniem przyczyny waszego problemu. Nie da się jednoznacznie określić, jakiego czasu będzie potrzebował wasz organizm, aby dojść ze swoimi hormonami do proładu. Natomiast na pewno najczęściej nie są to 2 miesiące. I warto uzbroić się w cierpliwość, ponieważ cały czas może przeciągać się nawet do roku. Nawet po roku możemy mieć jeszcze jakiś problem z wypadaniem włosów na przykład, czy problem z cerą. Wydaje mi się, że 3 miesiące do 6 miesięcy to jest taki czas, w którym w większości wypadków to wszystko jakoś się normuje i myślę, że jeśli postępujemy mądrze, wtedy to da się to jakoś w tym czasie zamknąć. Natomiast tutaj moim zdaniem bardzo ważne jest wykonanie badania i ja wykonywałam takie badania po odstawieniu, monitorowałam moje hormony, dzięki czemu wiedziałam, co mogę zrobić, jak mogę sobie pomóc i jak mogę zadziałać. Moim zdaniem 2 miesiące po odstawieniu to jeszcze troszeczkę za wcześnie, aby wykonywać badania hormonalne, ale oczywiście możecie to zrobić w 21 dniu cyklu. Najlepiej tak naprawdę od 3 miesiąca w górę. Sprawdzamy oczywiście nasze estrogeny, nasz testosteron, progesteron, prolaktynę. Wszystko wypiszę Wam jeszcze na dole. I dzięki temu mamy jakiś obraz tego, co w danym momencie w naszym organizmie się dzieje. Ponieważ tutaj generalnie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz, mamy do wyboru, no tak jakby w pewnym sensie parę opcji. Istnieje tak jakby parę takich torów, w które możemy wpaść. Możemy mieć problem ze zbyt wysokim poziomem testosteronu, możemy mieć problemy ze zbyt wysokimi poziomami estrogenów. To wszystko da się jakoś zrównoważyć, ale tak jak mówiłam, musimy mieć jakąś podstawę, musimy mieć te badania, żeby móc w ogóle określić, która z tych dróg ewentualnie bardziej nas dotyczy. Możemy mieć właśnie problem z zespołem policystycznych jajników, a nawet jeśli to nie będzie problem tak duży, to same wyższe poziomy testosteronu często też dla kobiet są problematyczne, chociaż generalnie testosteron kobiet jest potrzebny i my też z niego korzystamy, więc to nie jest tak, że chcemy go za wszelką cenę zbijać do zera. Często bywa też tak, i to jest rzecz, o której ja dużo czytałam, dlatego, że ona nie była moim osobistym doświadczeniem, więc tak naprawdę ciężko mi się tutaj jakoś bardziej o tym wypowiadać, ale wiele osób ma też tendencję do utrzymywania wyższych poziomów estrogenu kosztem progesteronu. W naszym ciele możemy też kumulować na przykład w tkance tłuszczowej albo w wątrobie syntetyczny estrogen albo substancje podobne i one też będą zaburzały naszą naturalną równowagę hormonalną i wiele osób
odczuwa korzyści przy na przykład suplementacji DIM, który pomaga naszej wątrobie w metabolizowaniu jakichś nadmiernych ilości estrogenu. Natomiast DIM to też nie jest taka rzecz, na którą chcemy się decydować bez badań i konsultacji jakoś, nie wiem, z ekspertami, bo to też jest coś, czym możemy sobie narobić trochę krzywdy. Na przykład jeśli mamy niedoczynność tarczycy, DIM nie będzie dla nas najlepszym wyjściem. On bardzo zbija, mocno obniża poziomy estrogenu, więc możemy po prostu zejść z tym zbyt mocno. Włosy będą wypadały nam, tak jak przy mocnej niedoczynności chociażby. Jest mnóstwo rzeczy, o których możemy tutaj mówić naprawdę bez końca. Natomiast to nie jest tak, że każdą osobę przy odstawianiu tabletek spotyka dokładnie to samo i u każdej kobiety z tymi hormonami dzieje się to samo. Tak jak mówiłam, wszystko zależy od tego, co było wcześniej, jak długo przyjmowałyśmy, jak się odżywiamy, jak żyjemy, jakie tendencje wykazuje nasz organizm. Jak było u mnie? U mnie ten estrogen na początku spadł dość mocno. Ja miałam dość wysoki poziom testosteronu wtedy i no nie byłam właściwie naprawdę przygotowana na to, z czym zmierzy się wtedy mój organizm i choć żałowałam w pewnym sensie, że w ogóle zaczęłam je przyjmować, to wierzcie mi, w pewnym momencie bardziej żałowałam, że przestałam. I myślałam wielokrotnie nad tym, żeby do nich wrócić. Moja cera wyglądała koszmarnie. Miałam okropny trądzik na plecach, na klatce piersiowej, o twarzy już nie wspominając. Moje włosy wypadały naprawdę garściami. Wydaje mi się, że ja nawet w momentach mojej największej niedoczynności nie traciłam aż tyle włosów jak wtedy. Chociaż może to były ilości zbliżone, ale naprawdę włosów wtedy uciekło mi mnóstwo. Ogromnym problemem była dla mnie przetłuszczająca się skóra głowy, kiedy moje włosy nigdy się nie przetłuszczały. Wtedy musiałam myć włosy prawie codziennie. Natomiast wtedy w miarę szybko udało mi się to ogarnąć, głównie z pomocą ziół, ponieważ w tamtym momencie ja bardzo dużo trenowałam, jadłam bardzo dużo nabiału, bardzo dużo mięsa. I to jest taka rzecz, której teraz po odstawieniu już bym nie praktykowała. Mogę Wam powiedzieć, co ja bym zrobiła. Oczywiście zrobiłabym badania, tak jak mówię, po 3 miesiącach. Na podstawie tych badań mogłabym dobrać ewentualnie zioła, które mogłyby mnie jakoś wspomóc. Ziół, które mają wpływ na nasz układ hormonalny, jest mnóstwo. Są to na przykład niepokalanek, wierzbownica, nawet pokrzywa czy mięta mają taki wpływ. Oprócz tego mamy black cohosh, mamy bardzo popularny dong quai, mamy red clover. Ja to wszystko po angielsku, holender, ale bo po prostu tak o tym czytam zawsze. Ale to jest chyba liść maliny. Maka czy też maca, który akurat po odstawieniu niekoniecznie polecam, ponieważ ono oczywiście może nam podnieść poziom estrogenu, ale może też podnieść poziom testosteronu, więc niekoniecznie będzie na początku pomocna, bo to też jest tak, że różne zioła mogą być bardziej lub mniej wskazane w różnych momentach po odstawieniu. Lukrecja, wild yam, czyli chyba pochrzyn, naprawdę mnóstwo rzeczy, na pewno mnóstwo rzeczy, o których ja teraz tutaj już nawet nie pamiętam. Natomiast właśnie to, co wybierzemy, zależy od tego, w jakiej hormonalnej sytuacji się znajdujemy. Tabletki antykoncepcyjne potrafią też bardzo obniżyć na przykład poziomy witamin B. Z tego, co pamiętam, obniżają też poziom witaminy D po odstawieniu spada o jakieś chyba 20%. Oprócz tego obniżają też poziom magnezu, więc to są na pewno takie rzeczy, które zwróciłabym uwagę i w tym momencie, gdybym odstawiała tabletki antykoncepcyjne, oprócz jakiegoś wsparcia ze strony ziół, na pewno dodałabym też jakąś dobry zestaw witamin, albo multivitaminy, albo zestaw B, witaminę D i magnez. Oprócz tego wprowadziłabym pewne zmiany w diecie, jeśli moja dieta wyglądałaby inaczej niż teraz. Na pewno odstawiłabym nabiał i wydaje mi się, że odstawienie wszelkich rzeczy,
które mogą wpływać na nasz układ hormonalny i mogą zaburzać jego pracę, są w takim momencie szczególnie ważne i szczególnie istotne. Jeśli chodzi o nabiał, to możemy powiedzieć, że tam znajdują się rzeczy, które będą miały wpływ na nasze hormony w momencie, kiedy nasze ciało pracuje na tym, żeby wszystko jakoś uregulować. Chcemy tego uniknąć, więc ja osobiście odstawiłabym nabiał. Być może na pewien jakiś czas też odstawiłabym wszystkie produkty od zwierzęce, żeby po prostu jakoś to zminimalizować, ewentualnie później bym do nich wróciła. Natomiast na pewno skupiłabym się na pochłanianiu dużej, może większej niż wcześniej ilości błonnika, który pomaga po prostu naszemu organizmowi w tym, aby on pozbył się na przykład syntetycznego estrogenu. Bardzo fajną opcją jest marchewkowa sałatka, tak zwana carrot salad, jeśli sobie wylogujecie na YouTubie. To jest pomysł pana, który nazywa się Ray Pete i ma ogromne zasługi, jeśli chodzi o endokrynologię. Już jest teraz takim bardzo starszym panem. Natomiast jeśli lubicie tego typu tematy albo macie na przykład problemy z niedoczynnością tarczycy i nie wiecie, kim jest Ray Pete, to bardzo polecam sobie o nim poczytać. Polecam też kanał Daniego Roddy, szczególnie jeśli macie w domu pana, który ma problemy z wypadaniem włosów. Dani Roddy, naprawdę ogromna ilość złotych informacji. Więc taka sałatka marchewkowa bardzo, bardzo pomaga. Ogólnie zjadanie jak największej ilości warzyw i owoców. Dobra dieta będzie miała ogromne znaczenie, na przykład jeśli mamy problemy z PCOS, wtedy inozytol bywa też bardzo pomocny i jeśli ja miałabym tego rodzaju problemy, to pewnie skupiłabym się właśnie na takiej diecie, która będzie bardzo czysta, bardzo zdrowa, będzie składała się tylko i wyłącznie z całych zdrowych produktów, jak najmniejszej ilości przetworzonych rzeczy, albo zminimalizowałabym je w ogóle do zera i dodałabym trochę inozytolu. Inozytol często bywa też w tych kompleksach B od razu dodany, więc to jest też na pewno jakaś zaleta. Stres ma ogromne znaczenie i ja wiem, że łatwo mówić, abyśmy przestały się stresować tym, co się dzieje z naszym organizmem po odstawieniu. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Wielu osobom pomaga też coś takiego jak seed cycling, który polega na tym, że w różnych momentach cyklu zjadamy różne ziarenka albo pestki, które też mają wpływ na pracę naszych hormonów. Olejek z wiesiołka, olej lniany, to są też takie rzeczy, które są bardzo fajne i to są ciekawe, naturalne rozwiązania, które faktycznie mają na nasze hormony duży wpływ, więc warto je przetestować. Jeśli mamy duże problemy ze stresem, to oczywiście tutaj też jakieś adaptogeny czy zioła mogą nam pomóc, ale mindset to jest naprawdę ważna sprawa. I kolejna rzecz, o której się dużo mówi, ale nigdy jakoś nie bierzemy sobie tego szczególnie do serca, to jest prawidłowy rytm snu. Jeśli możecie, dziewczyny, starajcie się chodzić spać jak najwcześniej, bo to jest naprawdę ważne. I jak najmniej wpatrywać się wieczorem w telefony, w komputery, ograniczać ilość tego błękitnego światła, ograniczać ilość światła w sypialni w ogóle, wyłączać Wi-Fi na noc, włączać sobie tryb samolotowy w telefonach i w iPadach lub w ogóle wynosić je z sypialni, jeśli to możliwe. To są takie rzeczy, które będą pomocne, ponieważ tak naprawdę nasze ciało jest taką maszyną i takim naczyniem, na które wszystko wpływa i wszystko ma znaczenie. To nie jest tak, że dodamy jakąś jedną rzecz i ona będzie zbawienna i bardzo nam pomoże. Czasem tak bywa, ale generalnie warto zadbać o całokształt, czyli taką ogólną higienę życia. Wydaje mi się, że tutaj dieta naprawdę jest niesamowicie ważna i ja zawsze o tym mówię.
W tym momencie nie mogę sobie przypomnieć nic innego. Wydaje mi się najprawdopodobniej bardzo mylnie, że powiedziałam jakoś już Wam tutaj o wszystkim. Natomiast jeśli macie coś do dodania albo chcecie opowiedzieć o swoim doświadczeniu, to oczywiście będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli mogę Was prosić o to, abyście dawały łapki w górę, łapki w dół, komentowały lub zrobiły cokolwiek, wciskały wszystkie możliwe przyciski, zrobiły cokolwiek, żeby ten film stał się bardziej popularny, to oczywiście proszę, ponieważ wydaje mi się, że to jest taki temat, który prędzej czy później może się przydać każdej z nas, każdej dziewczynie, każdej kobiecie. Nawet jeśli nie dotyczy, dzięki Bogu, mam nadzieję, Was osobiście, to być może dotyczy Waszej przyjaciółki albo jakiejś kobiety z Waszego otoczenia, więc tak, jeśli miałabym wybrać film, który chciałabym, żeby stał się najbardziej popularny, to na pewno ten, albo film o niedoczynności tarczycy też, bo to są chyba dwa takie problemy, które dotykają kobiet najczęściej. Czekam na Wasze komentarze, mam nadzieję, że materiał był jak najbardziej pomocny, jak najbardziej przydatny. Odsyłam Was też do posta na blogu i poczytajcie sobie tam komentarze innych dziewczyn, jeśli ten problem jakoś Was też dotyczy. Myślę, że pokażą się dla Was też jakoś fajnie wspierające. Trzymam kciuki za to, żeby wszystko było u Was zawsze jak najbardziej ok. Dzięki i do zobaczenia.